hymnu państwowego. Jeszcze Polska jest biała, szkolnego. Witam serdecznie burmistrz miasta Lubawki, panią Ewę Kocębę. Przewodniczącego Rady Miejskiej Lubawka, pana Michała Ołdaka. Księdza proboszcza Józefa Czekańskiego. Przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Maskę. Dyrekcję szkoły. Radę Rodziców. Wychowawców i nauczycieli. Rodziców. Oraz uczniów. Proszę o zadanie głosu burmistrza miasta Lubawka panią Ewę Kocębę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Was wszystkich na nowym roku szkolnym 2019-2020 w szkole, która jest praktycznie już oddana w całości do użytkowania, również główne wejście od strony Mickiewicza. Możecie już w tym roku w pełni korzystać z tych terenów i w środku szkoły, i poza szkołą. Widzę Wasze uśmiechnięte buzie. Chciałabym Wam życzyć takiego nastroju przez wszystkie dni w tym roku szkolnym. Nauczycielom gratuluję takiej pracy w takiej szkole i życzę również satysfakcji w nauczaniu Waszych i naszych dzieci. Mam zaszczyt przeczytać list od pani poseł Iwony Krawczyk, która z okazji rozpoczęcia tego roku szkolnego złożyła na moje ręce ten list i poprosiła mnie go do odczytania. Szanowni Państwo, w tym roku szkolnym 2019-2020 pragnę życzyć Państwu kolejnych sukcesów i osiągnięć. Po wakacyjnej przerwie, powrocie do szkoły, wypoczęci i uśmiechnięci, gotowi do dalszej pracy i nauki i pracy. Przed Wami nowe postanowienia i wyzwania. Drodzy uczniowie, przepełnieni radością i beztroską wracacie z nową energią, by sprostać edukacyjnym wyzwaniom. Niebawem ponownie usłyszycie szkolny dzwonek, który zaprowadzi Was do klas. Niech szkolne mury staną się dla Was miejscem intelektualnej przygody, miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Życzę Wam, by nauka dostarczała Wam przyjemności i satysfakcji, powodzenia w zdobywaniu wiedzy oraz rozwoju własnych zainteresowań. Drodzy nauczyciele i pracownicy oświaty, Wam przede wszystkim życzę spełnionej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznania otoczenia. Niech trud, który wkładzie każdego dnia w edukację i kształtowanie charakterów młodych ludzi, zaowocować w przyszłości będzie. Życzę, aby każdy dzień przynosił Państwu dużo radości, optymizmu, a jak najmniej stresu i rozczarowań. Drodzy rodzice, życzę Państwu wielu sił, jesteście przykładem dla Waszych pociech. Państwa obecność jest niezbędna w całym edukacyjnym procesie. Wspierajcie Wasze dzieci w dążeniu do poszerzenia wiedzy, umiejętności, zainteresowań, aby czuły, że mają w Was oparcie.
Niech ten rozpoczynający się rok szkolny będzie dla wszystkich Państwa udany i pomyślny. Przekazuję ten list na ręce Pana Dyrektora i od siebie to samo życzę wszystkim Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, pana Arkadiusza Rzepkę. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od dzisiaj. Kochani, jest mi niezmiernie miło przywitać was po wakacjach słonecznych, pięknych, wyjątkowych. Witam w szczególności klasy pierwszej, pierwszaków. Rowicka będzie miała jedną grupę i pani Michalska z panią Łazarowicz drugą grupę. Życzymy wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Samych piątek. Zresztą wszystkim pozostałym również składam podobne życzenia, żeby to był dobry rok. Ksiądz proboszcz jutro w intencji właśnie tego dobrego roku odprawi mszę wraz z naszymi nowymi księżmi. Z księdzem Bartoszem i z księdzem Piotrem. Także zapraszamy jutro na godzinę 8, do kościoła. To będzie taki dzień integracyjny, gdzie po kościele będą różnego typu zajęcia, gry i zabawy kulturalne, dydaktyczne, ruchowe. Kochani, mam jeszcze kilka informacji. Jest z nami od tego roku pani Angelika Krupa, pielęgniarka. Bardzo proszę, gdzie pani pielęgniarka jest? Proszę bardzo, witamy serdecznie. Proszę się pokazać, ksiądz Bartosz i ksiądz Piotr, proszę powstań. Dziękuję serdecznie. W sali 115 u pani Dorotki są do odebrania bilety na przejazdy. A stołówka, tak przy okazji, drodzy państwo. Stołówka będzie czynna od 9 września, przy czym zapisy do 5 września. Jeśli ktoś chce skorzystać ze stołówki 9 września, to do 5 września trzeba się zapisać. Jak się zapisze później, to automatycznie, kiedy wpłyną pieniążki na konto, bo wiecie państwo, że od ubiegłego roku wszystkie wpłaty są na konto. No cóż, ja chyba miałbym tyle. Wszystkiego dobrego nauczycielom, uczniom, pracownikom administracji, pracownikom obsługi składam jak najserdeczniejsze życzenia dobrego roku. Warsztaty dawnych zawodów 15 września. Młynopiekarnia, warsztat czerpania papieru, stanowisko wikliniarza, warsztat garncarski, warsztaty tkackie, warsztaty kowala. Także zapraszamy serdecznie do Chełmska na 15 września o godzinie 14 na rynku chełmskim. Teraz to już koniec. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Do hymnu szkolnego. Coś ty za jeden, przyjacielu mój, że masz na sobie taki dziwny strój. Nam z niewoli polski żołnierz, co sam mi z munduru kołnierz. Czy ty wiatrem płaszcz? Jan z niewoli polski żołnierz, został mi z munduru kołnierz i podszyty wiatrem płaszcz. Gdzieś twoje buty coś na nogach miał, pewnie się zgubił albo komuś dał. Bo tak chodzić to nie sztuka, bo sąsiad do buzuka, byle tylko z wami być. W butach chodzić to nie sztuka, bo sąszedł do buzułka, byle tylko z wami być. Po hymnie spocznij. Serdecznie dziękujemy za udział w naszej uroczystości. Uczniów wraz z wychowawcami zapraszamy do klas. Thank you.